Szanowni Państwo, to niezwykła okazja, żeby w jakiś sposób starać się podsumować, podzielić refleksjami tego dwudziestolecia, bo to zapewne bardzo trudne, żeby oddać sedno tej sprawy, ale spróbuję. Natomiast cieszę się, bo wczoraj znalazłem taki bardzo ciekawy dokument, kopię właściwie odręcznie napisany protokół przekazania 10 autobusów sygnowany przeze mnie w imieniu 3 gmin, gdzie w punkcie pierwszym było, że przekazuję 10 autobusów o określonych numerach, w punkcie drugim 170 litrów oleju, w punkcie trzecim ileś dokumentów, które tym autobusom towarzyszyły, i muszę powiedzieć, że to mnie trochę wzruszyło, bo to był niezwykły moment pokazujący o tym, jak ta rzeczywistość wówczas była mocno improwizowana. A najkrócej podsumowując te 20 lat, powiem tak, ostatnio miałem okazję odpowiadać na taki kwestionariusz bardzo krótki, złożony z kilku pytań. Było tam takie pytanie: mieszkam i dlatego. I napisałem tak: mieszkam w suchym lesie i dlatego uważam ostatnie 20 lat za wielki polski sukces. To dzisiaj tę prezentację pokazałem. I myślę, że to jest coś, do czego wszyscy tutaj mamy prawo na tej sali. Żeby mieć takie poczucie, że te 20 lat nie było zmarnowane, bo nie wszędzie tak się udało. Jeździmy trochę po Polsce, widzimy, że nie wszyscy mieli to szczęście znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i odpowiednio to wszystko przeprowadzić. Poznań dnia 19 września 2010 roku. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Gminy Suchy Las z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego. Odrodzenie w Polsce jego struktur było dla rozwoju demokracji wydarzeniem niezwykle istotnym. Odrodzenie to było wszak jednym z najważniejszych elementów prowadzących do pełnej demokratyzacji naszego kraju. Nic przecież nie realizuje lepiej idei demokratycznego państwa prawa niż oddanie władzy w ręce obywateli, a więc pozwolenie im na podejmowanie samodzielnych decyzji o ważkich, często bardzo trudnych sprawach lokalnych. Patrząc z perspektywy czasu na gminę Suchy Las, można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wykorzystała szansę, jaką była transformacja ustrojowa. To przecież jedna z najprężniej rozwijających się gmin naszego regionu, w wielu rankingach wyróżniona na tle całego kraju pod względem wskaźników ekonomicznych czy frekwencji wyborczej. Widać przy tym dbałość o kulturalne i sportowe potrzeby lokalnej społeczności, szczególnie w postaci planowanych oraz już istniejących obiektów sportowych i kulturalnych. Ja wtedy zostałam przewodniczącą, pierwszą przewodniczącą demokratycznych samorządów. Proszę mi wierzyć, to była straszna odpowiedzialnie funkcja. Myśmy naprawdę uczyli się tej demokracji. Tak jak tutaj Marek powiedział, prawo. Wtedy taka ustawa o samorządzie terytorialnym, taka nasza żółta książeczka, to było nasze abecadło. Myśmy na tej książeczce pracowali i to była nasza, no, takie abecadło samorządu. Ale w tej książeczce wiele rzeczy nie było. Myśmy dopiero stanowili to prawo. Wiele osób nawet w ten sposób postrzega. Będąc w Węgrzech, spotkaliśmy Węgra, który nawet mówił trochę po polsku, i kiedy powiedzieliśmy, że jesteśmy z gminy Suchy Las, to on wie, gdzie ona jest, bo jak on jedzie do Piły, to przejeżdża przez tą gminę, tam są takie piękne pływania i taka hala. I on tam czasami się zatrzymuje, żeby się odświeżyć. Czyli jednak piękne budowle dają chwałę i dzięki temu jesteśmy rozpoznawani. Nie zabrać dzisiaj głosu, to tak jak być w Rzymie i nie odwiedzić papieża. No, nasze wielkie święto, 20 lat, możemy już dzisiaj wspominać. To 2 dekady za nami wytrwałej pracy, tak jak tutaj wszyscy podkreślali, wielkich osiągnięć. Ja sięgam pamięcią do Komitetu Obywatelskich i pamiętam, że tam wtedy poznałem pana Marka Woźniaka, marszałka, który siedział koło mnie i tak. Po raz pierwszy wtedy na tych komitetach obywatelskich usłyszałem słowo samorząd. Co to jest samorząd? No bezpośrednio można to przełożyć: sam się rządzi. U siebie sam się rządzi w ramach prawa
które ci na to pozwala. I przez te 20 lat tak właśnie było. Nie było żadnych decyzji z Warszawy, czy gdziekolwiek, czy jakiegoś pierwszego sekretarza. Wszystkie decyzje zapadały kolektywnie, na sali, wypracowywany był konsensus. I ten konsensus to są te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w naszej gminie. Te piękne budowle, drogi, cała infrastruktura, to wszystko, co marszałek powiedział. W dniu dzisiejszym ma miejsce premiera mojej książki pod tytułem Zarys historii gminy Sykulas i jej mieszkańców. Sądzę, iż jest to typowa literatura faktu, która popularyzuje historię lokalną. Zakres chronologiczny pracy obejmuje czasy od pradziejów do współczesności, konkretnie do grudnia 2009 roku. W imieniu samorządu, ale przede wszystkim w imieniu mieszkańców i młodych pokoleń, które będą korzystały z tego naszego dziedzictwa, bardzo serdecznie panu dziękujemy i z ogromną przyjemnością ten egzemplarz numer jeden panu, panie Zenonie, przekazuję. I z tej strony ławki i z drugiej. Dziękuję serdecznie. Przedstawienie wybory na pełnym wozu według Sławomira Mrożka, wykonanie Krudowskie Rojpry, klasa druga B gimnazjum zespołu szkół imienia ojca Mariana Żelazka w Krudowie. Prosimy. Będziemy losowali według następującego systemu. Jeden z panów wymieni głośno jakąś cyfrę, potem drugi z panów jakąś inną cyfrę. Na końcu ja także wymienię głośno jakąś cyfrę. Jeżeli suma wszystkich trzech cyfr będzie nieparzysta, los padnie na mnie. Ja zostanę zjedzony. Jeżeli natomiast tak się zdarzy, że suma będzie parzysta, wówczas zostanie zjedzony któryś z panów. Nie, właściwie to jestem przeciwnikiem hazardu. A co będzie, jeżeli pan się pomyli? Panowie nie mają do mnie zaufania. Trudno. Lepiej znajdźmy inne wyjście. Jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Głosowania to pozostałości z epoki ciemnoty. Zebraliśmy się tutaj, ażeby rozwiązać palący problem zaopatrzenia w żywność. Koledzy, ja nie powinienem być brany pod uwagę jako kandydat. Ja mam żonę i dzieci. Nieraz o zachodzie słońca siadywałem w ogrodzie i uczyłem dzieci, a żona haftowała, dopóki było jasno. Panowie koledzy, czy widzicie ten łagodny, spokojny obrazek? Czy to was nie wzrusza? I to? Jaki wynik? I kogo zjemy? Za czerwonego kapturka! Za trzy świnki! Za siedem koziołków!